Siemaneczko, z tej strony Anton, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na serii Farmers Dynasty. Odcinek troszeczkę nietypowy, bo w całości będzie poświęcony tylko jednej rzeczy, jaką jest ostatni update, który miał miejsce bodajże 10 lutego, czyli ostatnią sobotę. Aktualnie wersja po update'cie, wersja gry to 0.63. Zaczniemy od rzeczy prawdopodobnie najważniejszej dla was, czyli trzech nowych maszyn, które zostały dodane właśnie w tym update'cie. Stoimy przed pierwszą z tych maszyn. Jest to taki mały Lindnerek. Troszeczkę tak pokracznie wygląda, bo ten przód to wydaje mi się, te przednie koła to są na pewno od tego większego wstawione. Z racji tego, że w tej grze w sklepie można było jak dotychczas kupić tylko jeden ciągnik i też to był Lindner, tyle tylko, że większy, tak więc ludzie troszeczkę narzekali, że ten ciągnik jest troszeczkę za duży, jak gdyby na sam początek, że przeskakujemy z tego papaja do takiego od razu dużego ciągnika i dosyć drogiego, to też było ważne. Zobaczymy, ile on kosztuje tutaj, cyk, czyli traktor Lindner 94 IP. Cena 76 tysięcy euro. 100 koni mechanicznych, pojemność zbiornika 120 litrów, czyli nie będziemy musieli często tak tankować. Jeżeli ktoś ma odpowiednią ilość social points, to może przeznaczyć właśnie na zakup tego ciągnika i to będzie 76 tysięcy i wówczas cena tego ciągnika będzie to tylko 38 tysięcy, czyli nie aż tak dużo, ale trzeba najpierw zorganizować sobie te 76 tysięcy social points. Bardzo dobra, fajna rzecz, że właśnie taki mały ciągnik był wprowadzony. Ja też w sumie tak myślałem, że ten ciągnik to tamten to troszeczkę za duży i za dużo kasy trzeba zbierać. I później jak uzbieramy tak dużo kasy, ewentualnie zużyjemy tak dużo social points, to i tak będziemy musieli jeździć najprawdopodobniej ze starym sprzętem. A dzięki temu, że ten ciągnik jest troszeczkę tańszy, tak więc będziemy mogli sobie dokupić sprzęt. Podejrzewam, że on nawet może uciągnąć ten pług. Chociaż nie wiem do końca, raczej nie. Ale co na pewno poradzi z tym starym pługiem. Tak więc fajna rzecz się tutaj stała. Następną maszyną jest tutaj taka wywrotka. Krampę, Big Body bodajże 500, tak się prezentuje. Tak sobie, szczerze mówiąc, te mody dodatkowe, no nie za bardzo, te jakoś tekstur też taka mało powalająca. Zobaczymy, jak to wygląda, no ale jest krampę i to krampę jest, proszę bardzo, w tej grze. Tak to się prezentuje ze wszystkich stron. Tutaj będziemy już mieli dwie, bo tutaj jest Fliegel. No i teraz tutaj proszę, doszła jeszcze taka krampę. Ile to będzie kosztowało? Pojemność 11 tysięcy, czyli tyle samo co Fliegel, ten już, który był wcześniej dostępny. Tak, Big Body 500, krampę Big Body 500, cena 16 tysięcy. No jeżeli tam odpowiednio też dysponujemy jakąś tam kwotą social points, to wtedy cena w dyskoncie to jest 8 tysięcy, czyli połowa tej regularnej ceny. Czyli nie są aż to takie duże pieniądze i w sumie raczej wolałbym tutaj przyoszczędzić na social points i byłbym nawet skłonny wydać te 16 tysięcy, ale czy to już jest wasza decyzja, czy kupicie sobie taką wywrotkę, czy taką przyczepkę. O, one chyba tak samo kosztują, zaraz zobaczymy. Chociaż ta przyczepka może być... tutaj jest chyba mniej. 18? Ile tam było? Bo już zapomniałem. Tu jest 18, a tu jest 16, czyli tutaj nawet jeszcze mniej. Czyli no to już jest dla wasza decyzja. W każdym razie ja mówię tylko o takich rzeczach, które doszły w tym update'cie, czyli ona tak wygląda. Następna maszyna, ona budzi najwięcej kontrowersji, bo tak podobnoż wygląda prasa. Wygląda troszeczkę ciekawiej. No, tyle tylko, że no, można by to jakoś tak, no powiedzmy, to jest prasa, dobra, to jest prasa.
Co to za marka, to nie wiem, nie jestem w stanie nawet dookreślić. No dobrze, jest. Zobaczymy jak w opisie. Właśnie, tak nazywa się Square Bale. I to tyle. Czyli, no, prasa do robienia kostek. Cena 32 tysiące. No i tak sama, taka sama zasada, jeżeli mamy dosyć dużo social points, to możemy właśnie przeznaczyć to tutaj, te social points na tą prasę, no i wtedy będziemy ją mogli kupić za 16 tysięcy euro. Nie wiem, czy jak wam się to podoba, opinie dla was to sobie sami będziecie musieli wyrobić, czy ona jest fajna, czy mniej fajna, no tak wygląda. I to są jak na razie te trzy maszyny dodane właśnie poprzez ten ostatni update, czyli ciągnik, wywrotka i prasa kostkująca. A tu jest stary Nidner, znaczy stary, ten, który był już wcześniej. Przejdźmy do następnej rzeczy, która została dodana w tym ostatnim update'cie. Niestety tej rzeczy nie byłem w stanie jak gdyby sprawdzić, czy rzeczywiście jest, czy też nie. Po prostu nie wiem, jeszcze tych questów nie ma, ale tak samo było z tymi questami transportowymi. One teoretycznie już weszły po update'cie, ale przez jakiś czas jeszcze się nie pojawiały na mapie. Mówię o nowym update'cie, jakim jest kultywatorowania, czyli oprócz teraz orki, czyli naprawiania, czyli tych questów dotyczących transportowania czegoś tam, paczek, teraz będzie jeszcze jeden quest, który będzie kultywatorowanie. Tak jak wcześniej wspomniałem, nie wiem, czy to już rzeczywiście jest, bo nie byłem w stanie tego sprawdzić, ale w changelogu jest napisane, że rzeczywiście ten nowy quest jest i to w sumie fajnie, bo wypadałoby, żeby tutaj tych questów było troszeczkę, no więcej, różne rodzaje questów, żeby te jednak social points tutaj zdobywać, bo tak to będzie ciężko, czy naprawdę trzeba będzie tutaj dużo, dużo popracować, żeby sobie na przykład zarobić na taki wypasiony, duży, nowy kombajn. Następna rzecz, jaka tutaj została dodana w tym ostatnim update'cie, to jest rzecz, którą możecie teraz będziecie mogli usłyszeć, słyszycie na pewno, czyli nowa jak gdyby taka muzyka w menu głównym. Oprócz tego ta muzyka jest zmieniona, wcześniej była trochę inna, ale dodatkowo są trzy takie jingle dodane i w sumie one dobre są, tak naprawdę jak sobie trochę pomyślałem, że to w sumie ok. Pierwszy jest jak wstajemy, to jest taka sielska muzyczka troszeczkę. Później jest też taki jingle jak skończymy quest, takie trochę bardziej fanfary. I podobnoż jest jeszcze jak zrobimy jakiś achievement, ale tego nie byłem w stanie sprawdzić, ponieważ ja już tutaj kilka achievementów zrobiłem, no i teraz te następne achievementy to i tak będę musiał troszeczkę czasu poświęcić. I podobnoż właśnie jak zrobimy ten achievement, no to wtedy też jakaś muzyka, jakiś jingle poleci, nie wiadomo co, no podejrzewam też jakieś fanfary albo jakieś inne wodospady. A więc taka bombka na choince, ale to dobrze, powiedzmy, że zrobili, przez nie tylko widzimy, ale też i słyszymy zmiany w grze. Oprócz wcześniejszych zmian mamy tutaj jeszcze kontynuację update'u tak zwanego wildlife, czyli wcześniej mieliśmy tam bociany dodawane, tam dziki, sarny, czy tam jelenie i inne takie rzeczy. No i tutaj właśnie w tym update'cie dostaliśmy grzyby. One były wcześniej jeszcze awizowane, ale one jakoś tak nie weszły. Czyli tu już jest kontynuacja właśnie tego update wildlife. I tutaj jak widzicie, jest grzybek. Jeden, bodajże są już cztery rodzaje. Jak przyciśniemy prawy przycisk myszki, to wtedy tak się nam podświetla, tak więc o, widzicie, teraz łatwiej je znaleźć tutaj w okolicy. I tu jest tak, tutaj jakiś taki podgrzybek, czy jak to insze. Tu jakiś muchomor sromotnikowy, czy inna gadzina. O, proszę bardzo. Możemy je zbierać, ale zbieramy je tylko i wyłącznie w terenach, to jest troszeczkę enigmatyczne, to jest określone, że tylko w terenach lesistych, co generalnie ciężko tutaj gdzieś powiedzieć, gdzie jest teren lesisty, a gdzie nie. I tu jest taka podpowiedź, że tam, gdzie zwierzęta, ten dziki i tam jelenie i inne takie rzeczy sobie stoją czasami,
To najprawdopodobniej jest las i w tamtych miejscach możemy znaleźć właśnie takie grzyby. Grzyby i sobie tak, je weźmiemy. O, właśnie, to też jest nowość, że wcześniej, zobaczcie sobie w lewy górny rog, o, za chwilę. Jeszcze raz, jak podejdziemy sobie, chwycimy tego grzyba. O, nie mogę go chwycić. Patrzcie teraz w lewy górny róg. Właśnie, wyskoczyła taka informacja, mushroom plus one i taka ikonka grzybów. Wcześniej po prostu nie było tej ikonki. Były takie informacje tylko, takie informacje były napisane, że coś tam zabraliśmy. Teraz właśnie są takie ikonki się pojawiły i jak na przykład doimy krowy, no to tam jest taka złota kanka, albo na przykład jak zbieramy jajko, to jest takie złote jajko. Podejrzewam, że jak złapiemy ryby, to będzie też ryba. A tak to wygląda. Tutaj zbieramy sobie ten mushrooms, te grzyby. O, dobra, czekajcie tu. Nie mogę schwycić go jakoś. O, jest. Jeżeli chodzi o grzyby, to Nutrition bodajże to jest 10, czyli dosyć wysoko i cena jest tylko 60 centów. Czyli jak już gdzieś się znajdziecie, to raczej skonsumować niż to sprzedać, bo to za bardzo się nie opłaca. A tak, o, czekajcie, następny jest, proszę bardzo. I to zobaczcie, koło domu jest, bo tam jest sklep, widzicie? A tutaj mam koło domu, niedaleko. Więc gdzie ten grzyb? Aha, tutaj jest. Jeszcze jedna taka uwaga, że takie grzyby odrastają po 24 dniach. Przy czym jest powiedziane, że nie musi być to dokładnie w tych samych miejscach, w których zebraliśmy te grzyby. To chyba raczej wynika z tego, że tu jest w tym rejonie tych dwóch tam drzew ileś tych grzybów. Jak my je zbierzemy, to one gdzieś sobie odrosną w tym rejonie. O, to zobaczcie, tu jest sklep. I zaraz przy tym sklepie są drzewa i tu już znalazłem kilka grzybów. Gdzieś jak wyłaziłem przed chwilą po tych buszach, po tych krzaczorach, to widziałem też poziomki. Czekajcie, bo to jest następna rzecz. Poziomki albo truskawki, jak to tam różnie ludzie nazywają. Gdzie to było? Gdzieś za tym drzewem chyba było. O, widzicie, już tak z daleka było podświetlone. Proszę bardzo, takie coś, truskawki tutaj są. To, że tu jest w cieniu, to tak troszeczkę słabawo one wyglądają, takie na niebieskawe, ale one są ładne, takie. Czekajcie, tu jest? Coś tam było, mi podświetliło się więcej? Nie. Nie. Dobra, to zbierzemy je. Cyk. O, jak widzicie, ładna ikonka taka wyskoczyła. Strawberry napisane plus jeden, czyli wskoczyło to. Jeżeli chodzi o nutrition, to jest to chyba mniej, bo tylko 8. Ale za to droższe są, bo po 70 centów chodzą. Jedna taka sztuka. I też tak samo, taka sama zasada, że one odrastają raz na 24 dni możemy je zbierać. I też taka sama zasada, że nie najprawdopodobniej nie w tym samym miejscu, czyli o, w tym, tylko mogą być gdzieś tutaj w okolicy. Ciężko będzie je znaleźć, bo to jest dosyć dużo trawy i tak jak wcześniej, bo byłem taki live, puściłem sobie też. Zaraz po tym update'cie. No i tam rzeczywiście będzie ciężko zorientować się, gdzie jest ten las, a gdzie tego lasu nie ma, bo nie zawsze te zwierzęta tam stoją, tak więc ciężko, może tutaj gdzieś koło, bo niby drzewa są, tak? Niby tutaj drzewa są, nie, ale jakoś tak grzybów nie widzę tutaj. O. Dobra, to pa, ta pa. Aha! To też jest coś takiego, że te takie znaki wykrzyknika, które mówią, że niektóre osoby mają właśnie jakiś quest do zrobienia. Najprawdopodobniej, ale też tego niestety nie byłem w stanie jeszcze sprawdzić. Taka opcja nie będzie działała, jeżeli nasz performance, taki overall, będzie poniżej 50%. Co to oznacza? Że jeżeli będziemy głodni, zaraz zobaczymy. O, jeżeli teraz mamy 69 food, 51 wyspania, jeżeli ten współczynnik łącznie, czyli jedzenie i spanie, spadnie poniżej 50%, a teraz jest powyżej 50%, to podobnoż nie będziemy mogli, jeżeli ktoś ma questa, jakaś tam pani albo pan ma quest, to wcześniej były takie wykrzykniki nad głową, a teraz najprawdopodobniej tych wykrzykników nie będzie. Jeszcze jest jedna taka rzecz dodana, też związana z tym overall, jak to się tam nazywa, już zapomniałem.
No i zobaczcie, i zapomniałem. W każdym razie, jeżeli ten współczynnik jest mniejszy niż, jeszcze raz wrócimy, o, tutaj jedzenie i spanie, jeżeli ten współczynnik spadnie poniżej 30%, najprawdopodobniej jak podejdziemy do jakiegoś tam człowieczka, to zamiast tej opcji w dialogach, który mówi o pracy, będzie po prostu jak gdyby prośba o jedzenie. I wtedy po prostu dostaniemy jedzenie, ale najprawdopodobniej stracimy social points. Niestety też nie byłem w stanie jeszcze tego sprawdzić. A może za chwilę tutaj, nie, będziemy chyba naprawdę musieli być mocno głodni. Oczywiście tutaj doszło jeszcze wielkie, znaczy mnóstwo różnych takich mniej widocznych, zaraz zobaczymy z tą kanką, jak tutaj krowę wydoimy. Mnóstwo różnych takich mniej, jak gdyby takich, o, jest ta kanka. Mniej takich wizualnie łatwiej rozpoznawalnych zmian, ale to też mi się wydaje, że refleksy są poprawione, czyli tak, no jak się popatrzy na tą wodę, to ona nie odbija się tak mocno, a więc jest naprawdę kilka rzeczy zmienionych, bodajże tam nie ma aż tak problem, nie ma takiego dużego problemu z nawracaniem ciągnikiem, z tą małą przyczepką. Jest kilka już zmian. Oczywiście tych zmian jest bardzo dużo, ale one są mniej takie widoczne, natomiast ja jak gdyby w tym odcinku przedstawiłem te zmiany, które są bardziej widoczne. Robi się ciemno, zaraz idziemy spać. Czy coś jest z tym związane? Jeżeli jest, to chyba nie pamiętam. Okej, będziemy kończyli ten odcinek, tak jak wspomniałem, on tylko i wyłącznie charakter taki informacyjny powiedzenia, o, coś tutaj się dzieje, bo rzeczywiście coś się dzieje malutkimi kroczkami, może w przyszłości tutaj będzie troszeczkę więcej rzeczy, na co szczerze liczę. W tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam był potrzebny albo przydatny, albo się po prostu spodobał. Pozdrawiam, Anton.